Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Sztankret. Mam przyjemność w trakcie tego webinaru przybliżyć Państwu środowisko do projektowania na platformie 3D Experience. Skoncentruję się tu na aplikacjach X-Design i X-Shape, ale tak naprawdę akcent będzie przełożony na swobodne modelowanie, swobodne formowanie w aplikacji X-Shape. Co jest, proszę Państwa, motywem napędowym, który pociąga za sobą rozwój aplikacji do projektowania, zarówno mechanicznego, jak i do tego projektowania odpowiadającego za aspekt estetyczny naszego projektu. Otóż konstruktorzy i designerzy muszą się w pewnym momencie spotkać. Natomiast do ich zadań potrzebne są nieco innego typu narzędzia, bowiem konstruktorzy potrzebują takiego, nazwijmy to, klasycznego podejścia do projektowania. Natomiast designerzy potrzebują narzędzi, które pozwalają na elastyczne formowanie kształtu produktu. Tutaj ta integracja jest o tyle istotna, że dzisiaj dobry projekt inżynieryjny nie obroni się już bez dobrego designu. Tak więc oba te środowiska muszą się w pewnym momencie spotkać. Właśnie zalogowałem się na platformie 3D Experience. Jest to rozwiązanie chmurowe od Dassault Systems, które tak naprawdę integruje w chmurowym rozwiązaniu światy designerów, konstruktorów, ale również menadżerów, dyrektorów i kierowników biur konstrukcyjnych. Proszę Państwa, ja w obszarze tego webinara, tak jak powiedziałem, skoncentruję się na dwóch aplikacjach, X-Design oraz X-Shape, i wykonując taki projekt pierścionka zaręczynowego, będę chciał, mam nadzieję, w dosyć ciekawy sposób przedstawić Państwu pracę w tym środowisku. Proszę Państwa, no, ja już zaznaczyłem, mówiąc w liczbie mnogiej, że X-Design i X-Shape to tak naprawdę dwie osobne aplikacje. Gdybym chciał przedstawić je w takiej formie wolno-otwartej, to można przedstawić je właśnie jako dwa okna, w obrębie którego wymieniamy informacje na temat projektu. Dlaczego taki podział i jak on w praktyce wygląda? Ano, powód jest bardzo prosty. Otóż nie każdy konstruktor to designer i nie każdy designer to konstruktor. Platforma 3D Experience oparta jest na tak zwanych rolach, czyli administrator tej platformy przydziela odpowiednie role pracownikom firmy. Każda rola zrzesza aplikacje, które są potrzebne do wykonywania zadań wynikających właśnie z tej roli. Dlatego X-Design i X-Shape są osobnymi aplikacjami, ponieważ należą do
osobnych ról. 3D Creator zawiera w sobie, czyli rola 3D Creator zawiera w sobie m.in. aplikację XDesign, natomiast rola 3D Sculpture zawiera w sobie aplikację X-Shape. Jak w praktyce wygląda wymiana tych właśnie informacji o produkcie? Ja oczywiście i każdy tak naprawdę użytkownik platformy, który posiada obie te role, może płynnie wymieniać informacje między tymi aplikacjami, nie zmieniając tak naprawdę środowiska, a konkretnie mówiąc, płynnie przełączając się między narzędziami, które są dostępne w ramach konkretnej aplikacji. Przejdę do pierwszej zakładki, którą sobie tutaj otworzyłem. Zamknę ten gotowy projekt, bo chciałem tylko pokazać efekt końcowy. I tak naprawdę zacznę pracę w jednym z tych środowisk. Tu akurat będzie to XDesign, ale jak Państwo zaraz się przekonacie, nie ma to na tym etapie większego znaczenia. Zanim utworzę nowy komponent, dwa słowa chciałbym powiedzieć w tym momencie na temat zapisywania i przechowywania danych. Proszę Państwa, pracujemy w środowisku chmurowym. Dlatego tak naprawdę zapomnieć należy w tym miejscu o takim klasycznym podejściu. Ja specjalnie to podkreślam. Jestem użytkownikiem, który tak naprawdę wychował się na systemie DOS i nie są obce mi pojęcia ścieżki dostępu, pliku, katalogu. I to tak naprawdę chyba może troszkę przeszkadzać w takim pierwszym kontakcie z platformą 3D Experience. Ja może nie chcę tutaj sporo czasu nad tym poświęcać, gdyż ten temat był poruszany albo będzie jeszcze wielokrotnie poruszany w ramach innych webinarów. Natomiast tutaj chcę zasygnalizować, że faktycznie pracując w środowisku chmurowym, my nie do końca musimy koncentrować się na tak naprawdę ścieżkach do lokalizacji, gdzie przechowujemy nasz projekt. Tak naprawdę musimy stworzyć sobie jedynie tak zwany collaborative space, w którym to przechowywane będą wszystkie dane dotyczące naszego projektu. Specjalnie mówię tutaj ogólnikowo, gdyż pod hasłem dane mam tutaj na myśli wszystkie informacje o produkcie, nie tylko te CAD-owe, ale także inne, produkcyjne, okołoprodukcyjne i tak dalej. Więc tak naprawdę tworząc nowy collaborative space, czynimy sobie takie miejsce w chmurze na nasze dane projektowe. Za to odpowiada aplikacja 3D Space, która takie właśnie przestrzenie wydziela w zasobach naszej chmury. Powrócę zatem do naszej aplikacji, która jest otwarta już na zakładce o nazwie projektowanie. Te nazwy oczywiście są umowne, dowolne. Tych zakładek też może być więcej. W ramach potrzeb każdy użytkownik platformy taki swój pulpit może sobie komponować dla swoich potrzeb. Też nie chcę się nad tym rozwodzić, gdyż temat tego webinara jest nieco inny. Ale do rzeczy.
Tworzę zatem nowy komponent. Jestem oczywiście poproszony o podanie nazwy projektu. Niech to będzie zaręczynowy. I tutaj muszę określić ten wspomniany wcześniej collaborative space do przechowywania danych o projekcie. Niech to będzie ta właśnie lokalizacja. Proszę Państwa, został utworzony projekt. Ja tutaj go jeszcze zapiszę przy pomocy skrótu klawiaturowego Ctrl+S, czyli oczywiście takie powszechnie znane skróty są tutaj jak najbardziej respektowane. Natomiast zawsze oczywiście można skorzystać z odpowiedniej ikony na pasku poleceń, tak zwany Active Bar. Do niego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, myślę, że każdy użytkownik klasycznej aplikacji takiej desktopowej do projektowania CAD 3D. Tutaj przede wszystkim puszczam oko do miłośników SolidWorksa, gdyż no, siłą rzeczy platforma 3D Experience jest rozwiązaniem proponowanym przez firmę Dassault Systems, tej samej korporacji, która odpowiada za CATIA, odpowiada za SolidWorks. Widzimy przede wszystkim duży obszar roboczy, gdzie oczywiście budowany będzie nasz model. Widzimy podstawowe płaszczyzny konstrukcyjne. Widzimy triadę, która tutaj pozwala nam równocześnie orientować się względem danego widoku. Po lewej można powiedzieć dosyć klasyczne drzewo operacji. Tutaj mamy w ramach naszego projektu pierwszy komponent. Ja tutaj specjalnie nie używam nomenklatury plik złożenia, plik części, gdyż no, tak jak powiedziałem wcześniej, te pojęcia w pracy chmurowej nie do końca są miarodajne. Tutaj ten koncept jest nieco inny. Natomiast praca jest, muszę powiedzieć, bardzo intuicyjna i bardzo, bardzo płynna. To, co zasługuje chyba na uwagę, to jest fakt, że taki pasek może być dynamicznie ukrywany, pokazywany bądź przenoszony w dowolne miejsce. Tak naprawdę tutaj myślę, że jest to ukłon w kierunku użytkowników monitorów panoramicznych. No teraz powoli one wkraczają na biurka konstruktorów o proporcji 21:9. Bardzo szerokokątne monitory, które pozwalają zorganizować sobie tą pracę właśnie w oknach. U dołu tutaj można powiedzieć klasyczny pasek z zakładkami, który dostarcza nam funkcjonalności. Oczywiście znowu te paski mogą być ukrywane, mogą być odrywane i przenoszone w dowolne pozycje, tak aby ta praca była no, przyjemnie dla każdego użytkownika zorganizowana. To, co może zasługuje na zauważenie, to jest fakt taki, że tutaj znowu nawiązuję do monitorów szerokokątnych. Tu akurat nie do końca dobrze to widać, dlatego że jednak pracuję na monitorze 16:9. Ale zmierzam do tego, że dwuklikiem mogę sobie jak gdyby przykleić do aktywnego paska zakładki, które przechowują funkcjonalności w danej grupie. Charakteryzuje się to tym, że na zakładce mam tutaj taki trójkąt niebieski, który pokazuje, że te funkcje są cały czas aktywne,
i dostępne bez szukania ich na kolejnych zakładkach. Tak jak mówię, nie do końca się to sprawdza w przypadku monitorów z wąskim kątem, bo faktycznie trzeba się przewijać po tym pasku, ale z drugiej strony daje to swobodę w organizacji pracy. Proszę Państwa, ja cały czas jestem w X-Designie, tu przypominam. Świadczy o tym, że mam do dyspozycji po pierwsze operacje bryłowe, powierzchniowe, również narzędzia do budowania złożeń. Tutaj również ten akcent na budowanie produktu, niekoniecznie skupiając się na strukturze drzewa i tworzenia złożeń i komponentów, daje się tutaj odczuć, gdyż środowisko X-Design jest wspólne dla tworzenia zarówno złożeń, jak i części, jak i komponentów. Natomiast samo przełączanie się między aplikacjami w obrębie dwóch różnych ról, bo jak powiedziałem na początku, to jest jakby istota, że tak powiem, rozdzielenia tych dwóch obszarów, czyli przełączanie się między funkcjonalnościami odbywa się poprzez jeden przycisk, jedno polecenie na pasku Essential. Jest to przełączenie się między aplikacją. I w parę sekund jestem przekierowany tak naprawdę do środowiska X-Shape'a. Tutaj można po nazwie w lewym górnym rogu dostrzec, w jakim środowisku aktualnie pracuję i w jakim obszarze przestrzeni chmurowej ten projekt jest przechowywany. Natomiast no, główna różnica polega na tym, że tutaj mam dostarczone narzędzia właśnie słuszne dla środowiska X-Shape. X-Shape bazuje na technologii Subdivision, SubD, tak ogólnie mówi się o tej technologii modelowania podziałowego. No, można szukać tłumaczenia, ale chyba jednak warto zostać przy tym pojęciu skrótowym SubD, dlatego że wiele, wiele informacji w zasobach internetu można pod tym hasłem znaleźć, szukając informacji na temat tego właśnie sposobu modelowania. Ja na moment powrócę jeszcze do aplikacji X-Design po to, żeby rozpocząć tworzenie, tak powiem, jakiegoś odniesienia dla naszego projektu. Zacznę od wstawienia rysunku od designera, który pozwoli mi no, w jakiś sposób odnaleźć się w tej przestrzeni. Więc z powrotem jestem w X-Designie i pierwszym etapem będzie wstawienie obrazka. Odbywa się to z odpowiedniego paska narzędziowego, Insert Picture. Myślę, że osoby, które lepiej znają SolidWorksa, doskonale to narzędzie, że tak powiem, odszukają sobie w odpowiednik w SolidWorksie. Wskazuje plik lokalnie na dysku, on zostanie jakby zaczytany do chmury. Podaje oczywiście płaszczyznę konstrukcyjną, na której będę chciał sobie tą referencję umieścić. No i tak naprawdę to, co dla mnie jest na tym etapie istotne, to wypozycjonowanie tego rysunku i przeskalowanie go odpowiednio.
Oczywiście mógłbym to zrobić w taki, nazwijmy to, tradycyjny sposób, przesuwając narożnik, ale by być bardziej precyzyjnym, skorzystam z opcji skalowania on screen, która polega na tym, że umieszczam w dowolnej pozycji dwa punkty i podaję, jaką w rzeczywistości odległość te punkty, jaki dystans w rzeczywistości dzieli te dwa punkty. Tak więc odpowiednio się tutaj przybliżam do swojego rysunku, pozycjonuję go względem początku układu współrzędnych. Mogę jeszcze oczywiście wymusić tutaj pewną przezroczystość, tak żeby wygodnie projektować obiekty przestrzenne, żeby nic nie było zasłonięte. No i na tym etapie zatwierdzam ten obrazek. Tutaj dosyć istotne może być wypozycjonowanie w miarę precyzyjne tego zdjęcia, no po to, żeby można było ewentualnie wykorzystać podstawowe płaszczyzny konstrukcyjne jako elementy symetrii, czy też do późniejszego tworzenia osi obrotów. Przykładowo można tutaj już wnioskować, że ten pierścionek zaprojektujemy jedną głowę węża, po czym szykiem kołowym powielimy ją wokół osi, więc te płaszczyzny konstrukcyjne będzie można wykorzystać jako osie obrotu. Idźmy dalej. Proszę Państwa, no jestem w tym środowisku do modelowania klasycznego, ja go tak nazywam w cudzysłowie klasycznym, żeby odróżnić go od tego podejścia subdivision, od tego podejścia podziałowego. I na tym etapie wstawię sobie takie prymitywy bryłowe, no po to, żeby nadać jakieś takie właśnie odniesienia dla modelu 3D. A widzę tutaj, że spokojnie obrączkę mogę przybliżyć operacją obrotu wokół osi, no jakiegoś profilu okrągłego. No i zapewne ten diament też będzie mógł być przybliżony jakimś przybliżonym trójkątem obróconym wokół osi. Tak więc na odpowiedniej płaszczyźnie wstawię nowy szkic. Odbywa się to no, intuicyjnie, jak w większości aplikacji CAD 3D. I przy pomocy narzędzi szkicownika dodaję oczywiście odpowiednią geometrię. Ja na początek nie przejmuję się oczywiście relacjami oraz wymiarami. Tak naprawdę oddaję tylko kontur ze zdjęcia, ale na tym etapie projektu jest to wystarczające. Oczywiście zwrócić należy uwagę, tutaj miłośnicy SolidWorksa na pewno znajdują analogie, menu kontekstowe, które pozwalają na szybki dostęp do potrzebnych narzędzi w danym momencie. Tu akurat przede wszystkim relacje. Natomiast to, co jest może tak ciekawego w stosunku do SolidWorksa, to kwestia wymiarowania. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście mamy inteligentny wymiar do tworzenia, do narzucania wymiarów. Natomiast podklikując dowolną geometrię, ten wymiar podświetla się na taki kolor przeźroczysty i w momencie, kiedy ja wypełnię tą wartość, to ten wymiar automatycznie zostaje tutaj dodany. Także to jest coś, co
można powiedzieć, no, wyróżnia funkcjonalnością aplikację na platformie 3D Experience. Teraz oczywiście skorzystam z operacji obrotu. Będzie to operacja bryłowa. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć pewną znowu różnicę w stosunku do SolidWorksa. Mianowicie tutaj nie ma podziału na operacje, które dodają bądź usuwają materiał. To robi się już po wyborze typu, jakby sposobu tworzenia geometrii. I w ramach tego okienka oczywiście mam wybór, czy ten profil ma dodawać, czy też usuwać materiał. Tu oczywiście, ponieważ tworzę pierwszą operację bryłową, tak więc pewne opcje są po prostu niedostępne, bo nie ma zasadności, żeby ich używać. Natomiast co jeszcze chciałbym tutaj dopowiedzieć, to fakt, że w obszarze tworzenia geometrii właśnie przez obrót mogę skorzystać z opcji Surface, czyli może być to również obiekt powierzchniowy. Czyli tutaj mamy jakby no, skojarzone operacje bryłowe i powierzchniowe. Są one jakby tutaj bardziej skonsolidowane. Drugie odniesienie dla mojego projektu to będzie wcześniej już wspomniana obrączka, dlatego na odpowiedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej wstawię tutaj znowu nowy szkic i może tutaj skorzystam z okręgu, aby zobaczyć, co dzieje się na płaszczyźnie XY, do której teraz jestem zorientowany stycznie. No muszę przy pomocy strzałek nieco przesunąć się wokół osi. Zrobimy to w ten sposób. Natomiast żeby ten kształt może był bardziej atrakcyjny, to spłaszczymy tutaj ten obszar, który przylega bezpośrednio do palca. Może w ten sposób zrobimy. I skorzystamy z narzędzia przycięcia. Zawsze żartuję, że działa to jak gumka w paintbrushu, czyli ucinamy, przeciągając lewym klawiszem mysz. Przy tej okazji pokażę Państwu funkcjonalność, której również w SolidWorksie nie ma i wyróżnia X-Design właśnie na tle SolidWorksa. To sposób dodawania zaokrągleń na poziomie szkicu. No tutaj oczywiście można klasycznie wklikiwać punkty, ale można, podobnie jak narzędziem przytniej, przecinać komponenty do zaokrąglenia, a one zostaną automatycznie dodane. Tutaj korzystam oczywiście ze skrótów klawiaturowych. Shift i rolka to jest zoomowanie. Kontrol i rolka to jest przesuwanie w płaszczyźnie ekranu. Dorysujemy tutaj jeszcze oś obrotu dla operacji. Tutaj różnica no, na plus bądź na minus. Nie mnie to oceniać. Myślę, że jest to jakaś kwestia też przystosowania i poznania narzędzia. Nie ma tutaj rozróżnienia na linię konstrukcyjną, czy też linię, nazwijmy to, właściwą. Można to zrobić dopiero po fakcie, po wstawieniu linii, zamienić ją na konstrukcyjną. No i tak przygotowany szkic wykorzystam do operacji obrotu
i w tym momencie podamy oś, względem której ta geometria ma być dodana. Tutaj, proszę Państwa, ponieważ jest już to druga operacja bryłowa, aktywne stały się narzędzia dodające, wycinające bądź tworzące nowy obiekt. Mimo że tutaj ten obiekt nie przenika tego kamienia ozdobnego, ale siłą rzeczy będę chciał stworzyć jako obrączkę, jako nowy obiekt. Dlatego decyduję się na opcję New. I oczywiście obrączka została dodana. Oczywiście w dowolnym momencie również można edytować ten szkic z poziomu operacji. Zmodyfikować jego wymiar bądź zmienić kształt tego szkicu. Ja na tym etapie zostawię ten projekt w takiej formie, kiedy proporcje będą zaburzone i ta obrączka byłaby zbyt masywna, to oczywiście zmodyfikujemy ten kształt. Zapisuję projekt na tym etapie i przejdziemy może do X-Design, X-Shape. Przy pomocy skrótu klawiaturowego X mogę wywołać ów narzędzie do przełączania środowisk. OK. I na tym etapie zaczniemy działać w środowisku X-Shape. Proszę Państwa, tutaj chcę podkreślić może to, że cały czas operuję w obszarze tego samego drzewa operacji. Tutaj jak Państwo zobaczycie operacje wstawiane przy pomocy technologii Subdivision będą dodawane do tego samego drzewa operacji. Natomiast wracając do istoty tematu. Proszę Państwa, technologia Subdivision można przyrównać tworzenie form przy pomocy modelowania Subdivision do tworzenia obiektów z plasteliny. Z plasteliny, z modeliny, z jakiegoś tworzywa wykorzystywanego w rzeźbiarstwie. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że porównywanie modelowania Subdivision z modelowaniem powierzchniowym jest w mojej ocenie tutaj wysoce nie na miejscu, dlatego że są to zupełnie dwa inne i niezależne od siebie świat. Nie trzeba w ogóle tak naprawdę modelować klasycznie bryłowo czy powierzchniowo, żeby świetnie poruszać się w środowisku Subdivision. A jak ta praca w praktyce wygląda, zaraz Państwo się, mam nadzieję, przekonać. Proszę Państwa, więc podstawowym aspektem tworzenia modeli Subdivision jest, jak powiedziałem, formowanie geometrii w takiej plastycznej formie. I mamy dwa podejścia do tematu, chociaż tak naprawdę obie te drogi mają nas doprowadzić do uzyskania projektowanej formy. Więc tak naprawdę niezależnie od tego, którą drogą podążę, powinienem móc uzyskać finalny, pożądany kształt,
Oczywiście jak najmniejszym kosztem, nakładem czasu pracy. I to właśnie jest jakby clue całego tematu. Więc ów dwie drogi polegają na rozpoczęciu rzeźbienia docelowego kształtu, wychodząc albo z prymitywu objętościowego, albo z prymitywu płaskiego. Oczywiście trzeba to w jakiś sposób sobie zaplanować. Na pewno będzie to wynikało z doświadczenia, jakie posiadamy. I na początku te wybory może nie do końca będą prawidłowe, ale z biegiem kolejnych projektów myślę, że ta wprawa na pewno przyjdzie. Więc takim podstawowym kryterium jest wybór prymitywu, tak jak powiedziałem, czy to objętościowego, czy to płaskiego, w taki sposób, aby ta podstawowa forma od razu w jak najlepszym kształcie opisywała nasz docelowy kształt. No, można powiedzieć ogólnie, że kształt głowy kobry no, chyba najlepiej opisuje kula bądź też jakiś obrotowy stożek. No, można tutaj decydować. Na pewno jakieś doświadczenie będzie nam tutaj pomocne, chociaż zakładam, że na początku tego doświadczenia nie będziemy mieli. Tutaj zdecydujemy się na kulę, natomiast jeżeli chodzi o typ podziałów, tutaj mamy dwa różne typy podziałów. Również trzeba spróbować, żeby się przekonać, który podział początkowy będzie lepszy. Ja natomiast będę chciał pokazać Państwu obie drogi z prymitywu objętościowego i z prymitywu płaskiego, tak żeby Państwo zobaczyli, czym to tak naprawdę się będzie charakteryzować. Więc może zaczniemy na początku od prymitywu płaskiego. Zanim stworzę bazową formę, ukryję może obiekt obrączki. Na tym etapie nie jest on nam potrzebny. Ustawię się może w odpowiedniej orientacji i wyjdę z prymitywu płaskiego. Zacznę może od koncepcji prostokąta i ustawię go na odpowiedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej. Będzie to płaszczyzna, na którą patrzę w sposób normalny. Został wstawiony ów prymityw i na pierwszym etapie muszę zadecydować o liczbie bazowych podziałów. Tak naprawdę im mniej bazowych podziałów na początek, tym tak naprawdę lepiej. Zaraz Państwo się o tym przekonacie. Ustawiam w taki sposób podziały, a następnie ewentualnie mogę jeszcze się zdecydować na przeskalowanie naszego prymitywu, chociaż tak naprawdę znowu na tym etapie nie ma to większego znaczenia. Zaraz Państwo zobaczycie dlaczego. W tym momencie pojawił się mój pierwszy prymityw. Ja go przesunę może na bok, żeby był lepiej widoczny. I to jest forma, którą my będziemy formować w taki sposób, aby opisała kształt naszej głowy. No, można teraz podrapać się po głowie i zapytać, a jak to chcemy zrobić? Zaraz Państwo się o tym przekonacie. Narzędziem, które służy nam do formowania, jest robot.
Robot pojawia się w momencie, kiedy zaznaczam dowolny wierzchołek, krawędź bądź ścianę. Robot odpowiada za manipulowanie wskazanym, wybranym obiektem. Mogę zaznaczać poprzez przeciąganie zakresem prostokąta. Działa to analogicznie jak w przypadku znanych narzędzi CAD-owych. Przeciąganie z prawej na lewą bądź z lewej na prawo. Jeżeli już zaznaczę obiekt, to mogę z nim zrobić kilka rzeczy. Mogę zaznaczone obiekty przesunąć w kierunku, który opisuje oś. Mogę wskazane obiekty obrócić. Mogę wreszcie wskazane obiekty przeskalować. Tak więc w ten sposób formuje się kształt. Na razie jeszcze to jest kształt płaski. Oczywiście mogę zaznaczać grupę. Mogę manipulować również pojedynczym elementem, który właśnie zaznaczyłem. Idąc dalej, jeżeli mówimy o wyborach wierzchołków, krawędzi czy też ścian, tutaj w menu obsługi naszego komponentu Subdivision mamy pewne narzędzia, które pozwalają nam na podjęcie pewnych akcji. Jednym z takich narzędzi jest filtr wyboru. Domyślnie jest ustawiony na dowolny wybór, natomiast ja faktycznie mogę wybrać konkretną cechę, którą chcę zaznaczyć. Przykładowo tylko krawędzie. Nie mogę zaznaczyć nic poza tym, co jest wyfiltrowane. Mamy tutaj jeszcze filtr pętli, ale to pokażę może na bardziej zaawansowanej fazie tego projektu, kiedy już będziemy pracować na formie przestrzennej. Co za chwilkę pokażę. Powrócę do wyboru dowolnej cechy, aby pokazać Państwu kolejną bardzo ciekawą funkcjonalność, a mianowicie kwestię wyrównywania zaznaczonych cech. Albo do linii, albo do dowolnie narysowanego szkicu. Jeżeli chodzi o wyrównywanie do linii, to polega to na tym, że ja mogę sobie dowolną linię skonstruować, linię prostą oczywiście, w oparciu o zaznaczone punkty, które zaznaczyłem. Mam tutaj takie linie wnioskowania, które pozwalają mi wyrównać to w sposób ortogonalny, ale przy oderwaniu się od tej linii mogę to zrobić w sposób dowolny. Więc to jest wyrównywanie do linii. Drugi sposób wyrównywania to jest wyrównywanie do szkicu. I w tym momencie ja rysuję dowolną krzywą i te linie, te punkty układają się na mojej krzywej. To narzędzie jest bardzo fajne i pokazuje dosyć dużo
pokazuje swoje możliwości przede wszystkim na urządzeniach dotykowych. No ja tutaj pracuję przy pomocy myszy komputerowej, więc ten ruch no nie jest tak precyzyjny, jak gdybym operował rysikiem. Ale myślę, że sama zasada jest Państwu tutaj przedstawiona. No dobrze, ale co ma do tego ta płaska forma, jak się ma do naszej przestrzennej przecież objętości, do naszej przestrzennej bryły? Spróbujmy opisać ten kształt przy pomocy tej płaskiej formy. Ja tutaj, komentując na bieżąco, będę Państwu może opowiadał, jak można by to było zrobić w taki sposób bardzo, bardzo intuicyjny i łatwy. No po pierwsze przeskaluję po dwóch kierunkach nasz prymityw, po to, żeby go troszkę okiełznać, dopasować do rozmiaru naszej finałowej geometrii. W celu skalowania takiego w dwóch kierunkach w tym wypadku, ponieważ operuję w płaszczyźnie, podklikujemy oba te symbole kropek do skalowania. Tak naprawdę poziom tego skalowania nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż i tak te punkty prawdopodobnie będę musiał zmodyfikować w taki sposób, jak pokazywałem, do linii. Proszę zwrócić uwagę. Obrysujemy to może w ten sposób. Te punkty może poprowadzimy w ten sposób. OK. Wyrównamy to jeszcze. Tak i przy pomocy filtra linii może wypozycjonujemy w ten sposób, lekko to skalując. Dobrze, to będzie nasza na razie taka bazowa forma. No i teraz spróbujmy przejść na objętość przestrzenną. Ta objętość przestrzenna zostanie przeze mnie dodana znowu przy pomocy funkcjonalności, którą można wywołać albo z action bara, albo po zaznaczeniu wybranych ścian. To, czy daną funkcjonalność wywołam z menu kontekstowego, czy z action bara, będzie miała jedną subtelną różnicę. Otóż wywołanie funkcjonalności, dowolnej funkcjonalności z menu kontekstowego jest jednorazowa, a wywołanie narzędzia z action bara jest wielokrotnego użytku, jakby w jednym ciągu wyboru. Może to troszkę chaotycznie wyjaśniłem, ale zaraz może dopowiem. Zobaczycie Państwo to na żywo. Na początek jednak skorzystam z pojedynczej akcji i dodam tutaj wyciągnięcie. Czyli na tym etapie wyciągnąłem ten element, tworząc tym samym przestrzenną formę.
W tym momencie, zaznaczając nasz obiekt, manipuluje już objętością. Oczywiście na tym etapie nijak się to jeszcze ma do kształtu naszej głowy. Natomiast pierwsze, co można zauważyć, to jest to, że ta forma jest początkowo symetryczna. Mówię początkowo, bo finalnie te głowy są skręcone, ale tą symetrię później będę mógł wyłączyć. Więc na tym etapie, znowu korzystając z odpowiedniego narzędzia do włączania i wyłączania symetrii, mogę sobie tą symetrię włączyć względem wybranej płaszczyzny konstrukcyjnej. No jest to ta, na której operuję, na płaszczyźnie YZ. Proszę zwrócić uwagę, że po dodaniu tej funkcjonalności model lustrzanie się odbija i w tym momencie, modyfikując wybrany element, poprzez przeciągnięcie modyfikuje go w sposób lustrzany. Więc można powiedzieć, że ta forma już bliższa jest temu naszemu tworowi. Oczywiście tej pracy troszeczkę jeszcze tutaj musi być. Ja nieco jeszcze tą formę podrasuję. W ten sposób. I zaczniemy dodawać tutaj kolejne cechy geometryczne. Po pierwsze, troszkę zagęścimy podział. O, może zrobimy teraz to przy pomocy funkcji wywołanej z action bara. Zobaczcie Państwo, że ja w tym momencie dodam sobie objętość. Ona w tym momencie przesunęła się troszkę w nieodpowiednią stronę, ale myślę, że za moment spróbujemy to naprawić. Ale dodam tutaj jeszcze, to narzędzie cały czas jest aktywne, dodam wyciągnięcie jeszcze tej strefy. Czyli to narzędzie cały czas było aktywne. Dopiero teraz po zaakceptowaniu wszystko tutaj wróciło do normy. No, teraz muszę ten kształt troszkę naprawić, dlatego zmodyfikujemy to poprzez przesuwanie ścian. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, że na tym etapie trzeba panować nad orientacją tego robota. Dlatego, że on się dostosowuje domyślnie w sposób styczny do centralnego punktu zaznaczonej cechy geometrycznej. Są tak naprawdę trzy sposoby pozycjonowania tego robota. Pierwszy, tak jak powiedziałem, styczny do zaznaczonego elementu. Drugi, który orientuje się zawsze normalnie do orientacji widoku. A trzeci to jest zgodnie z układem globalnym. Tak więc na tym etapie to przesuwanie zgodnie z układem globalnym może być tutaj dla nas interesujące. Teraz zaznaczę te ściany, które, że tak powiem, wpadły do środka i wyciągnę je w ten sposób.
Ok. Teraz, proszę Państwa, troszkę wyostrzmy te kontury opisujące głowę kobry. W tym momencie przydałoby się zaznaczyć pętle krawędzi, tak żeby globalnie je przesunąć. Do tego celu mogę skorzystać z filtra wyboru i wejść w Edge Loops, zaznaczając krawędź, globalnie program zaznacza pętlę, zamkniętą pętlę. I w tym momencie taką pętlę mogę przesunąć zgodnie tutaj z moim oczekiwaniem. OK. Filtr wyboru, cokolwiek zaznaczę i przesuwamy to w ten sposób. F, wyrównanie. I teraz spróbujemy nieco dodać temu szerokość odpowiednią. W ten sposób. Kolejna funkcjonalność, która jest dostępna tutaj z tego paska do obsługi, to jest kwestia przeźroczystości. Można sobie wymusić taką przeźroczystość tej formy, aby no, widzieć to, co jest na rysunku od designera. Ale też dosyć istotnym narzędziem, które też może być pomocne, to jest kwestia sposobu wyświetlania naszej formy. Domyślnie siatka formująca jest wyświetlana na rzeczywistym kształcie formy. Bardzo również praktyczną formą wyświetlania jest wyświetlanie tak zwanej klatki. My tak naprawdę opisujemy tą naszą formę przez konkretne prymitywy geometryczne. Tak więc przez taki widok możemy precyzyjnie określić te elementy, które są wklęśnięte bądź wypukłe w naszej formie. To jest bardzo pomocne przy naprawianiu zepsutej, wklęśniętej geometrii. Tak więc ten widok jest też dosyć pomocny. OK, żeby tutaj znowu wyostrzyć nasz kształt, spróbuję otworzyć tą objętość, tak żeby powstała tutaj ostra krawędź, ale też do tych ostrych krawędzi później jeszcze dojdziemy. Proszę Państwa, jeżeli teraz zaakceptowałbym ten model, czyli wyszedłbym ze środowiska modelowania SAPD, to nasza forma zostaje utworzona jako obiekt bryłowy. Jest to obiekt bryłowy, którym można dalej scalać, wyciągać po profilach i tak dalej. Można coś dalej z nim zrobić. Mamy tutaj operację formowania i operację zamknięcia i utworzenia brył. Natomiast jeżeli ja otworzę sobie tą formę, to ona przestanie być
w tym momencie Bryłowa, gdyż nie uda się domknąć wszystkich obszarów, nie uda się uzyskać zamkniętej objętości. Czyli tak naprawdę przejdę na model po konwersji, będzie to model powierzchniowy. Może mi się to w danym etapie przydać, ale tak wyprzedzając, tą formę można otwierać i potem można ją zamknąć, dodając kolejne łaty, więc jest to dwukierunkowe obejście. No więc ja na ten moment usuwam tutaj te wklikane ściany. OK. Powstała nam tutaj taka forma. OK. Idąc dalej, stworzymy sobie teraz obszary pod ślepia. Obszary pod ślepia stworzymy sobie na tych dwóch zaznaczonych ścianach. I znowu narzędzie, które wykorzystam, nosi nazwę, dokładnie tutaj podamy, Subdivision Face, czyli kolejne podziały wewnątrz ścian. Czyli można powiedzieć, że kolejne teraz doprecyzowanie kształtu odbywa się poprzez kolejne podziały. Tak więc ja to zaznaczę, ponieważ akcja jest jednorazowa, ja wymuszę ją tutaj przy pomocy menu kontekstowego. OK. Powstała taka forma. I tą formę oczywiście mogę sobie dalej w jakiś sposób modyfikować. Przykładowo mogę ją nieznacznie zagłębić, ale w tym momencie skorzystam z wyrównania zgodnego z wyborem i delikatnie zagłębimy tutaj te oczy oraz nieznacznie je przeskalujemy w tych dwóch kierunkach. Okay. Troszkę podniesiemy brwi. Również skorzystam tutaj, a tym razem z wyrównania względem widoku. W ten sposób. Natomiast tak naprawdę całość można byłoby nieznacznie zwęzić, ale myślę, że do tego za sekundkę dojdziemy. Sprawdźmy, jak ta forma wygląda po przekonwertowaniu na geometrię analityczną. Teraz operacja scalenia i utworzenia bryły sygnalizuje tutaj ostrzeżenie, które no, głosi, że model jest otwarty i nie udało się utworzyć z niego bryły. Ale tak naprawdę jest to założenie celowe, dlatego tym komunikatem na tym etapie się nie przejmujemy. Może jeszcze sprawdzę, jak to wygląda w widoku bez krawędzi. No, ta forma wygląda w ten sposób. Mogę przykładowo jeszcze ukryć na moment obrazek, tak żeby on nie zacieniał naszego modelu 3D.
No, wygląda to już zupełnie przyzwoicie. Oczywiście trzeba jeszcze nad tą formą nieco popracować, ale ten efekt na tym etapie jest satysfakcjonujący. Wejdziemy w edycję. Otworzymy ten model również z tej strony. W ten sposób oczywiście. Myślę, że nieco ten łeb zwęzimy. No, tutaj trzeba zaznaczyć ściany. Myślę, że pętla ścian może tutaj się nie sprawdzić, chociaż z drugiej strony możemy spróbować, czy taką pętlę uda się zaznaczyć. No, tutaj jest pętla, ale te oczodoły już tak łatwo z nimi nie pójdzie. Dlatego chyba szybciej będzie po prostu te ściany wyklikać. Ewentualnie z tej orientacji zaznaczyć wierzchołki. W ten sposób. I może rozciągniemy nieznacznie ten obszar w ten sposób. Zaznaczę krawędź i rozciągniemy troszkę szyję. No, myślę, że projekt wygląda już coraz lepiej. Może troszkę te oczodoły poszerzymy. Tutaj zrobimy również wyrównanie XYZ. Wygląda to zupełnie przyzwoicie. Proszę Państwa, kolejny temat, który myślę może tutaj być dla nas interesujący. To będzie temat ostrości krawędzi. Podstawowym sposobem dodawania ostrzejszych cech geometrycznych jest wykonywanie kolejnych podziałów. Pierwszy sposób już Państwo poznaliście, jest to dzielenie ścian, czyli wstawianie kolejnych pętli w obszarze ścian. Natomiast drugi sposób to jest wstawanie, to jest wstawianie pętli na kolejnych ścianach. Czyli do czego zmierzam? Przykładowo, że chcę tutaj zaostrzyć kontur warg, więc wybiorę narzędzie Insert Loops. I po zaznaczeniu krawędzi dostaję podgląd, który przedstawia mi kolejny podział, który będzie wstawiony. Mogę zwiększyć liczbę tych pętli. I po wstawieniu
ten kontur jak gdyby się mocno teraz zaostrza. Oczywiście im więcej punktów, tym manipulowanie kształtem staje się coraz bardziej, no, siłą rzeczy trudniejsze. Niemniej jednak, no, takie podziały są niejednokrotnie konieczne. Kolejny podział może zostać wstawiony tutaj. Troszkę zaostrzy to nam przejście szyi. OK. Spróbujmy zaznaczyć pętlę. I przesuńmy ją w ten sposób. Drugim sposobem, czy może już nawet trzecim, jest tak zwana ostrość krawędzi. Znowu odbywa się to w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na znowu wyborze ostrości krawędzi, tej opcji ostrości krawędzi z menu kontekstowego. Ja to zrobię w tym momencie. I proszę zwrócić uwagę, co się na tym etapie stało. Mianowicie mamy teraz tutaj ostrą krawędź. Ona jest zaznaczona kolorem niebieskim. Natomiast po zaakceptowaniu tej formy, ja może wyświetlę w sposób bez krawędzi, widać ostre przejście. To jest krawędź, którą potem tak naprawdę można będzie zaokrąglić narzędziami stricte kladowskimi. Ale z drugiej strony, no, ta forma jest teraz bardzo, bardzo ostra. Więc ja na tym etapie spróbuję cofnąć to ustawienie. Natomiast drugim sposobem sterowania ostrością zaznaczonych krawędzi jest tak naprawdę wywołanie tej opcji bezpośrednio z action bara. I w tym momencie, zaznaczając pętlę, pojawia się intensywność. Intensywność, która niekoniecznie musi być zero-jedynkowa. Ta intensywność sterowana jest po prostu współczynnikiem. To podejście również pozwala na wyłączenie ostrości krawędzi. Więc nasza forma będzie wyglądała w ten sposób. Ja ją na tym etapie zapiszę. I spróbujemy dalej wykonać modyfikację naszej geometrii. Po uformowaniu kształtu, no, widać wyraźnie, że model nadaje się już, będzie się nadawał na odwrócenie go
zgodnie z orientacją, jaką ma przybrać na naszym pierścionku. Ja tu jeszcze delikatnie zmodyfikuję. Może tak. Będzie to bardziej dynamiczne. Natomiast no, chciałbym skręcić tą głowę zarówno w osi szyi, jak i w osi pierścionka. Co można na tym etapie zrobić? Po pierwsze, można wyłączyć symetrię. Model w tym momencie już nie będzie się zachowywał symetrycznie, ale z drugiej strony po zaznaczeniu będę mógł go zwyczajnie obrócić. Dzięki temu mogę dokonać jeszcze pewnych ciekawych modyfikacji. Na przykład troszkę zdefasonować tą szczękę. Cofnijmy tą zmianę, bo nie była może najszczęśliwsza. Te dwa elementy w ten sposób. Okej, i może jeszcze nieznacznie tą geometrię. Przesuńmy. Tą stronę. Okej. No i teraz musimy to obrócić wokół osi. Tak naprawdę wokół osi tego klejnotu można obrócić już finalny komponent powierzchniowy, ale możemy spróbować zrobić to na etapie jeszcze projektu Subdivision. Ok. Natomiast w tym momencie spróbujemy przesunąć tą triadę, wyrównać ją po kierunku Y-kowym do 0, X-owym 0. I obrócić o pewien kąt. Przykładowo taki. I ostatni istotny temat to przeorientowanie szyi. W taki sposób, aby łatwiej było nam wykonać przejście czyli mniej więcej może to wyglądać w ten sposób.
No i zatwierdzamy nasz projekt. Tą operację przycięcia mogę zwyczajnie dezaktywować, bo ona tutaj nie robi zadania, gdyż model nie jest zamknięty. Natomiast w tym przypadku przełączymy się do naszego projektu w środowisku X-Design. Przełączam się, proszę Państwa, do projektu w środowisku X-Design po to, żeby na tym etapie wykonać przejście między zamodelowaną głową przy pomocy technologii Subdivision. Ona w tym momencie jest po wyjściu ze środowiska modelowania Subdivision, ona jest konwertowana na obiekt bryłowy bądź powierzchniowy. No w tym wypadku jest to model powierzchniowy, gdyż nie jest on zamknięty. I w tym środowisku X-Design wykonamy przejście, połączenie z naszą obrączką. Jak to można wykonać? Ja może zrobię modyfikację operacji obrotu. Zrobię to z premedytacją po to, żeby Państwu pokazać, że ja nie muszę niczego usuwać, aby zamienić model bryłowy na powierzchniowy. Wystarczy, że edytuję operację. I może wykonam obrót, ale nie w oparciu o pełen obrót, a wartość kąta. Osiemdziesiąt, może 240, może 270. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Można tak naprawdę za moment ten kąt nieco jeszcze zwiększyć, żeby ten obrót był bardziej pełniejszy. Ale to na tym etapie nie jest istotne, gdyż teraz wykonamy przejście przy pomocy operacji powierzchniowych. Będzie to przejście wykonane po profilach. I to, co jest piękne w tym narzędziu, to jest jego ogromna intuicyjność i ustawienia. Tak naprawdę zakładamy dwie krawędzie na jednym i drugim obiekcie. Ustalamy propagację, czyli on tak naprawdę sam znajduje zamknięte pętle, a użytkownik określa charakter przejścia i na tym etapie ta geometria jest dodana. Tak to wygląda. Po wyłączeniu krawędzi wygląda to w ten sposób. Oczywiście można nieco zmodyfikować kształt szyi, tak żeby to było może bardziej smukłe. Jednak wydaje się, że na tym etapie naszych dyskusji i rozważań poziom jest poziom jakości tych powierzchni jest akceptowalny. No, ostatnim krokiem będzie oczywiście powielenie tego w szyku kołowym. Dlatego spróbujmy taką operację wykonać. Jednak do szyku kołowego potrzebna jest oś obrotu.
ustawiona między dwoma płaszczyznami. No i spróbujmy na tym etapie wykonać szyk. Podajemy parametry szyku kołowego. Zaznaczam oczywiście obiekty do powtórzenia. Będzie to nasz model powierzchniowy wykonany w technologii Subdivision. Będzie to operacja powierzchniowa przejścia po profilach. Oczywiście nie będę scalał wyników. Są to osobne obiekty, oś obrotu, no, a może być ściana cylindryczna. I wygodnie tutaj podać mi kąt szyku, całego szyku, czyli 360 stopni. Będą tutaj dwa wystąpienia. Zatwierdzam. I projekt ukończony. Tak jak mówię, można modyfikować, można jeszcze, mówiąc kolokwialnie, dopieszczać nieco tą geometrię. Model oczywiście będzie parametrycznie zachowywał swoje cechy. Może, żeby nie być gołosłownym, wykonam taką modyfikację. Nieco pogrubimy tutaj tą szyję na tym etapie. Orientacja względem wyboru. Troszeczkę w ten sposób. Tutaj też tak to może wyglądać. No i po przebudowie, po aktualizacji, cała referencja również ulega przebudowie i aktualizacji. Także na tym etapie myślę, że jest to akceptowalny projekt dla naszych tutaj celów pokazowych. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, ale też z drugiej strony, żeby nie przedłużać tego webinara znacząco, chcę zasygnalizować tą drugą drogę, o której mówiłem, projektowania Subdivision, ale wyjście z modelu objętościowego, z prymitywu objętościowego. Ja tylko zasygnalizuję ten temat w taki sposób, żeby Państwo zobaczyli, o co tutaj tak naprawdę mi chodzi. A więc przewinę drzewo operacji tak, aby cofnąć naszą operację Subdivision. I teraz wystartuję z tej formy objętościowej. Będzie to quad ball. Jest to kula, ale dosyć charakterystycznie podzielona na wstępie. Ustawiam ją względem płaszczyzny operacyjnej, na której pracuję. Ustawiam bazowy podział. Mogę oczywiście jeszcze zmodyfikować jej proporcje, ale o tym oczywiście Państwo wiecie, że nie jest to na tym etapie aż tak istotne. No i mam taką właśnie objętość, którą mogę w jakiś sposób
dalej modyfikować. A tutaj chcę pokazać, że można spróbować pobawić się w zaznaczanie obiektów. Ja to zrobię może w ten sposób. Przeciągnę ramkę z lewej na prawą. Wtedy zaznaczę obiekty, które są wewnątrz tego obszaru. Usunę tą część modelu. Jeszcze raz, przepraszam. Tak. W tenże sposób. Troszkę się jednak pospieszyłem, przepraszam. O. W taki sposób to zrobimy. Nie możemy to zrobić jeszcze. W taki sposób. A na tym etapie można faktycznie wstawić lustro naszego projektu. Jeżeli lustro nie reaguje, to prawdopodobnie trzeba będzie wyrównać wektory do płaszczyzny, tak żeby mieć pewność, że one znajdują się na płaszczyźnie symetrii. I teraz ten nasz obiekt zostanie odbity lustrze. Dalej oczywiście modyfikacja, którą Państwo doskonale znacie. W ten sposób. I można również jednorazowo pogrubić nasz model. No i dalej oczywiście modyfikować i formować tą postać. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do nas po więcej informacji na temat platformy 3D Experience, na temat integracji środowisk X-Design, X-Shape. Mam nadzieję, że ten przykład Państwa zaciekawił, zainspirował, no i był pomocny w poznaniu tego właśnie środowiska chmurowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne webinary.